Mam na imię Władek, to jest moja żona. Renata. I mieszkamy koło Gorlic, ale należymy od niedawno od wspólnoty w Gorlicach. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ oglądałem wiele odcinków i chciałem sprawdzić, znaczy właściwie dotknąć Michała lub innych tych tutaj osób, które dawali świadectwa. Niektórych mi się udało dotknąć. Tak powiem szczerze. I chcieliśmy się podzielić uzdrowieniem. Osobiście modląc się, nigdy w życiu wcześniej nie modliłem się w taki sposób ostry z Panem Bogiem, spotykając się twarzą w twarz, stając w Jego obecności, kładąc sobie tak, jak wzorując się na Michale, mówił położyć sobie rękę, dotknąć się i powiedzieć: Panie Boże, Ty masz moc, Ty mnie możesz uzdrowić, Ty możesz uzdrowić moje relacje, mój kręgosłup, bo chorowałem od dłuższego czasu na serce, tak mi się wydawało, a jak mnie lekarz skierował na prześwietlenie, to miałem cały kręgosłup połamany praktycznie, z racji takiej, że no właściwie chyba to od dzieciństwa, to chyba od pracy ciężkiej w dzieciństwie. I jak mi to wypisali, tam 8 chyba, czy ileś tych przepukliny, jakieś takie, nawet nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie przejmowałem się tą kartką i wtedy właśnie już znałem Wilka Witka i znałem przez YouTube, przez internet właśnie Dotyk Boga. I któryś z odcinków był właśnie tam, kiedy Michał prosił i mówił, że ma poznanie, że Bóg dotyka kręgosłupa i ja powiedziałem właśnie, przyjmuję. Przyjmuję, ja też chcę. Ty, Boże, masz moc. I w imieniu, powiem, stając przed Bogiem przy internecie, przy laptopie, Pan Bóg mnie uzdrowił. Bo ja już przez 3 miesiące nie mogłem spać, nie mogłem leżeć na łóżku i Pan Bóg mnie po prostu w jednym momencie dotknął, uzdrowił. Tutaj wyżej te kręgi. Szczerze powiem, miałem migreny, bóle takie ogromne przez to chyba, że nie mogłem po prostu na oczy patrzeć, tak? Światu Bożego nie widziałem. A w takie, jak przychodziły takie sezonowe takie bóle. I powiem szczerze, od tego czasu właśnie prawie że codziennie coś sobie włączam, jakieś świadectwo, ostatnio 56. takie świadectwo z tą siostrą, która mnie po prostu buduje mi wiarę, buduje mi. I ja wtedy właśnie modlę się za rodzinę, za relacje, za uzdrowienie. I przyjechałem i tu mnie bardzo ucieszyło, bo właśnie przyjechaliśmy, jak mówię, było poznanie, że o sprawy finansowe, również biznesowe. Ja mam swoją działalność, nie zawsze to tak człowiek rozeznawał, szedł w kierunku Boga i właśnie to dzisiejsze spotkanie mi jest bardzo, że tak powiem, potrzebne i dowiedziałem się o takich sprawach tutaj. Chwała Panu. Ja powiem tylko tak bardzo krótko. Ja właściwie od czasu tych audycji Dotyk Boga, to ja się nawracam tak naprawdę. I Pan Bóg tak niesamowicie działa. Pierwszy odcinek, jaki oglądnęłam, włączyłam tylko i jest modlitwa i było poznanie, że Pan Bóg uzdrawia dziąsła. Sobie myślę, niemożliwe, że to moje, a to naprawdę moje. Pierwszy odcinek i pierwsze słowa to było do mnie. Potem był problem z kostką. Było też poznanie dotyczące właśnie finansów. Ja się bardzo przejmowałam naszymi finansami i pamiętam, że oglądałam i tak Michał patrzył w ekran i mówi, to jest do ciebie, to ty to musisz zrobić. I ja to oddałam Bogu i zeszło ze mnie coś takiego. Także naprawdę takie no, doświadczenie wielkie. I jeszcze powiem tylko, jeśli ktoś mi mówi, że ma jakiś problem, to ja mu zawsze mówię, słuchaj, musisz oglądać Dotyk Boga. 9, 10, 11 nauczanie obowiązkowo. I Pan Bóg niesamowicie działa, wszyscy się zapalają. I my też chcemy być takiego gorliwego ducha, jak tutaj Michał mówi, płomiennego ducha. I chwała Panu za to wszystko. O, Panu Bóg za to. Jeszcze jedno. Kazimierz, chodź Kazimierz, z Piekar Śląskich, szybciutko. Ty wystarczy, że wymienisz, czego cię Bóg uzdrowił. To zajmie parę minut. Tak, już wcześniej, Kazimierz, wcześniej dawałem świadectwo w Gliwicach rok temu, no, ale powtórzę, bo to jest tych uzdrowień kilkanaście, także mogę nie spamiętać. No, po 44 latach zostałem uzdrowiony z jaskry. Dużo lekarze twierdzą, że to jego się nie da nigdy wyleczyć, ja też to wierzyłem w to. Potem nastąpiło po 2 razach spotkania w Gliwicach, zostałem uzdrowiony z zaćmy.
to trwało 2 miesiące, pani doktor mówi, no gdzie to tam pan chodzi, na jakieś tam bioneroterapię. Ja mówię, tak, korzystałem, ale to było bardzo złe. No i pani Basia się z paniem Jankiem nade mną pomodlili. Za 3 dni byłem na kontroli u okulisty, nawet było powiedziane, że ktoś był u okulisty. Ja byłem tylko na kontroli, polem widzenia mierzyć. No i okazuje się, że nie mam tej zaćmy już. W maju jeszcze była, w październiku już jej nie było i pani doktor mówi, ja jestem zadziwiona, mówi. To jest niemożliwe, jak pan w to wierzy. Ja mówię, wierzę, bo chodzę na wieczory uzdrowień, na mszę, nie? No i potem nastąpiły jeszcze uzdrowienia z hipoglikemii, czustka, które tam coś ma, jakieś problemy mam. Jeszcze nie mam zbadanej i wątroby, bo jak naliczyliśmy kiedyś, to mam 23 schorzenia. No ale z iluś już tam jestem uzdrowiony, jeszcze nie wszystkie mam zbadane. No i mieliśmy wczoraj spotkanie w Bytomiu, w Bytomiu należę do wspólnoty SNE. No i było poznanie, mimo że nie był to wieczór uzdrowień, było poznanie, że ktoś ma kręgosłup chory, bark, mięśnie. Wszystko mnie dotyczyło, bo akurat byłem po ciężkiej pracy, tam w lesie gdzieś pomagam. I mówiąc szczerze, po 15 minutach poczułem się, że wszystko mi przeszło. Ja mówię, chwała Panu, ale dzięki Michałowi powiedział, mówię, jeżeli się uczepisz tego słowa, to nastąpi. I uparłem się, mimo czasem zwątpień, ale uparłem się i poskutkowało. No dzisiaj było też modlitwa nade mną Mariusza z Kleszczewa. Wspaniale się poczułem, tak dobrze, jakby mi wszystkie tkanki płuca się otwarły, bo miałem problem, mam ciągle zapalenie krtani. I przestały mięśnie boleć. No już nie pamiętam, bo tam mam więcej takich jakichś już tych schorzeń, ale widzę, że Duch Święty działa i chwała Panu za to. Stworzeni na Twój obraz i Twoje podobieństwo, o ileż bardziej Ty jesteś wspaniały i piękny. Kiedy widzę tutaj takie Twoje stworzenie i każde stworzenie, i roślina, i kamień, i zwierzę, oddaje Ci chwałę samym swoim istnieniem. A ja bym chciał jeszcze dodać do tego mój rozum, mój intelekt, moje emocje, moją duszę, mojego ducha, moje ciało. I chcę Ciebie wielbić, błogosławić i wywyższać. Chcę tą moją wdzięczność wyrazić każdym moim oddechem. Niech każdy mój oddech wielbi Ciebie, Ojcze. Niech każde moje poruszenie mojego ciała, moich mięśni wielbi Ciebie, Ojcze. Niech każde moje spojrzenie, kiedy widzę Twoje cudowne stworzenie, niech wielbi Ciebie, Ojcze. Niech każdy dźwięk, który słyszę, niech każdy głos, który wydaję, będzie na Twoją chwałę, bo Ty jesteś wielki, wspaniały i cudowny, bo Ty jesteś święty, bo Ty jesteś Bogiem wielkim. Brak słów, żeby wyrazić to, jaki Ty jesteś, jaki cudowny i piękny. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony naszą pieśnią, bądź uwielbiony tym, że chcemy być z Tobą, chcemy być tutaj w Twoim Królestwie. Wspaniały i cudowny Ojcze. Tak, Panie, my chcemy więcej Twojej łaski i więcej Twojej mocy, dlatego dzisiaj przyszliśmy tutaj do Ciebie. Wczoraj było nam za mało, dzisiaj chcemy jeszcze więcej. Wierzymy, że Ty działasz dzisiaj pośród nas tak samo mocno jak wczoraj i że Ty się cieszysz, że tu przyszliśmy. Chcemy podnosić nasze ręce, chcemy otwierać nasze usta. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś rozwiązywał nasze języki, żebyś otwierał nasze oczy, otwierał nasze uszy na Twój głos, żeby nasze serca były chłonne Twoich darów. My chcemy więcej Ciebie, Panie. Nie jesteśmy nasyceni, jesteśmy jeszcze nie do końca wypełnieni Twoją miłością i Twoją łaską. My chcemy w tej świątyni, Panie, podnosić nasze dłonie wysoko, aż pod sam sufit, który jest bardzo wysoko, dlatego wielkie wyzwanie przed nami, żebyśmy podnieśli ręce i prosimy Cię, Panie Jezu, żebyś otwierał nasze serca dzisiaj, teraz, w Kościele Świętego Bartłomieja, ponieważ Twoja łaska jest tutaj z nami i Twoja miłość jest zawsze z nami, ponieważ Ty, Panie, jesteś wierny i Ty się nas nie zaprzesz nigdy. I Ty nas kochasz. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. I chcemy jeszcze więcej Ciebie. Jeszcze więcej. Chcemy, żeby dary Twojej łaski spływały na nas obficie.
jeszcze więcej Ciebie. Jezu Chryste, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste. Jesteś naszym Ojcem, jesteś naszym przyjacielem, jesteś naszym lekarzem. Ty, Panie, przytulasz nas. Ty nas pocieszasz. Ty się głęboko wzruszasz nad naszymi sprawami. Żadna sprawa nie jest Ci obojętna. I Ty, Panie, chcesz przychodzić do każdego z nas z osobna, ze swoją mocą, miłością i błogosławieństwem. Chwała Tobie, Jezu. Bądź błogosławiony. Jezu Chryste. Więcej Ciebie, Duchu Święty. Więcej Ciebie, Duchu Święty. Potrzebujemy Twojej mocy, potrzebujemy Twojej pomocy, abyś rozpalił nasze serca, abyś wlał w nią wiarę, abyś wlał miłość. Potrzebujemy, Duchu Święty, żebyśmy zobaczyli Ciebie, kim jesteś. I potrzebujemy Ciebie, żebyś nam otworzył oczy, żebyśmy widzieli, jaki jesteś dobry, jaki jesteś mocny. Duchu Święty, potrzebujemy i wzywamy Ciebie, bo wiemy, jacy jesteśmy słabi. Wiemy, jak dużo jest w nas grzechu, jak dużo jest w nas zranień, jak dużo jest w nas bólu. I dlatego wzywamy Ciebie na pomoc. Wzywamy Ciebie na pomoc, abyś przychodził i nam otwierał serca, abyś nam otwierał oczy. Chcemy zobaczyć, kim jesteś. Chcemy zobaczyć, kim Ty jesteś, Jezu. Chcemy zobaczyć, kim Ty jesteś, Ojcze. Że jesteś Bogiem dobrym. Że jesteś naszym ukochanym Ojcem. I Ojcem, który nas kocha. Bierze na kolana. Przyjdź, Duchu Święty, i oznajmij nam tą prawdę. Pokazuj nam, jaki jesteś. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, abyśmy wyszli ze swoich ograniczeń, abyśmy wyszli ze swoich zamków, żebyśmy wyszli i otworzyli Twoje serce na Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z nową mentalnością. Z mentalnością, że Ty jesteś, że jesteś dobry, że jesteś ponad nasze ograniczenia. Przyjdź i zmieniaj nasze myślenie, że takie fałszywe myślenie, że nie dasz rady. Bo Ty, Panie, dajesz w każdej sytuacji radę. Bo Ty dajesz w każdej sytuacji, Panie, radę. Obojętnie, czy to jest choroba, czy to jest śmierć, czy to jest zranienie. Ty, Panie, dałeś radę. Ty już na krzyżu dałeś radę. Ty już w swoim krzyżu i zmartwychwstaniu dałeś radę, Panie. I my, Panie, chcemy to przyjmować. Chcemy przyjmować Twoje zbawienie. Chcemy przyjmować Twoją ofiarę. Chcemy przyjmować Twoje uzdrowienie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Święty, święty, święty. Ty jesteś, Panie, święty. I proszę Cię, żebyś otworzył me oczy, tak jak w tej pieśni było, ponieważ ja chcę Cię widzieć żywego pośród nas. Ja chcę, Panie, Cię zobaczyć dzisiaj, działającego, podchodzącego do każdego z nas, kładącego rękę na ramieniu i modlącego się. Ponieważ Ty, Panie, jesteś wśród nas i Ty się przechadzasz pomiędzy nami. I proszę Cię, żebyś dał nam łaskę ujrzenia działania Twojego pośród nas, żeby w nas nie było żadnej wątpliwości, że to Ty działasz, że to, co się dzieje w nas, te uzdrowienia, pochodzi od Ciebie, ponieważ Ty chcesz dla nas wszystkiego dobrego. Proszę Cię o dar Ducha Świętego, o dary Ducha Świętego, które pomogą nam zrozumieć to, co się w nas dzieje. Jezu Chryste, poślij do nas swojego Ducha, Ducha Uzdrowiciela, Ducha Pocieszyciela, Ducha, który przygotował dla każdego z nas specjalny dar. I ja przyjmuję te dary teraz. Duchu Święty, przychodź i namaszczaj nas do tego, żeby ten dzień stał się wyjątkowy w życiu każdego z nas. Duchu Święty, przychodź i oświecaj nasze serca, ponieważ potrzebujemy Ciebie. Bez Ciebie nie poznamy Jezusa, Duchu Święty. Ty jesteś spoiwem, który łączy Ojca, Syna i nas. Duchu Święty, Ty działasz. Ty zostałeś posłany przez Jezusa jako Pocieszyciela. I my wierzymy w Twoją moc uzdrawiania. Duchu Święty, przychodź i przychodź jak gwałtowna burza. Przychodź jak delikatny wiatr. Przychodź tak, jak każdy z nas tego potrzebuje. Ponieważ każdy ma inny sposób przyjmowania Ciebie. Ale jedna jest miłość i jeden jest Pan, który w nas działa. I różne są dary Ducha Świętego i każdy może z nas przyjąć inny,
ale jedna jest łaska, jedna jest miłość i jeden jest Pan. Naszym Panem jest Jezus Chrystus i On tutaj działa. I proszę Cię, Panie Jezu, żebyś dał nam dar zrozumienia Twojej miłości i przyjęcia jej i radowania się tym, że jesteśmy z Tobą i Ty jesteś z nami. Jezu Chryste, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię w Twoim bóstwie, w tym, że jesteś tak cudownie niepojęty. I uwielbiamy Cię w Twoim człowieczeństwie, w tym, że stałeś się tak bliski nam poprzez swoje zstąpienie. Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste. Uwielbiam Cię. O tak, Panie, Ty jesteś święty. Ty, Panie, jesteś dobry. I przychodzimy do Ciebie tutaj, przychodzimy do tej świątyni, aby Cię uwielbiać. Aby ogłaszać, jaki jesteś święty, jaki jesteś dobry, jaki jesteś wspaniały. I tak, Panie, nie chcę się kręcić wokół Ciebie, siebie. Nie chcę się kręcić wokół siebie, wokół własnych problemów. O tak, ale chcę właśnie się kręcić wokół Ciebie, Jezu. Bo Ty jesteś dobry. Bo Tobie mogę usiąść na kolanach. Bo do Ciebie mogę przyjść jak dziecko z zaufaniem. O tak. Bez względu na to, ile mamy lat, możemy do Ciebie przychodzić i siadać jak dzieci na kolanach. Pełni ufności. Bo Ty jesteś święty. Bo Ty jesteś dobry. I nie jesteś niedostępny, ale jesteś bardzo dostępny. I zawsze masz miejsce dla nas na swoich kolanach. I zawsze masz miejsce dla nas w swoich sercach. I Panie Jezu, wyznaję, że Tobie ufam. Wyznaję, że Tobie zaufałam, że Tobie zaufałem. Wyznaję moją wiarę w Ciebie. Że mogę przychodzić pełna ufności. Że mogę przychodzić pełna wiary. Bo Ty jesteś dobry, bo Ty jesteś święty, Jezu. Wierzę, Panie, że kiedy przychodzę do Ciebie w pełni ufności, to Ty troszczysz się o mnie, to Ty troszczysz się o moje potrzeby, to Ty troszczysz się i zalewasz oliwą moje rany. Że kiedy przychodzę do Ciebie, to Ty dajesz mi aż nadto. I nie muszę od Ciebie wyrywać łask. I nie muszę, Panie, od Ciebie żebrać łask, bo Ty dajesz mi ich więcej, 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 niż jestem w stanie to pojąć. O Panie, jesteś niewyobrażalnie dobry. I Ty przychodzisz z balsamem do serca. I Ty przychodzisz z łagodnością do naszych zranionych serc. I Ty przychodzisz z łagodnością do naszych potrzeb. I Ty przychodzisz z rozwiązaniem do tego, czego my nie potrafimy rozwiązać, na co nie mamy rozwiązania. Bo taki jesteś. Jesteś mądrością. Jesteś mądrością, z której możemy czerpać. Chwała Ci, Jezu. I Ty jesteś, Panie, pełen majestatu i godzin chwały. Jesteś pełen mądrości. Chwała Ci, Jezu. I nie ma dobra poza Tobą. I mogę, Jezu, przychodzić do Ciebie. I przychodzę teraz do Ciebie. W pełni ufności, z otwartym sercem. Z sercem pełnym wiary. Tak, Panie, mogę Ci i siadam Ci na kolanach. Siadam Ci na kolanach, a Ty mnie przytulasz, Panie. Bo jestem Twoim dzieckiem. A Ty troszczysz się o mnie. Wielbię Cię, Panie. Wielbię Cię, Jezu, w Twojej dobroci. Wielbię Cię w Twojej obecności przy mnie. Ty, który jesteś wielki, który jesteś majestatyczny. Ty przychodzisz tutaj, Ty przechadzasz się między nami. Ty dotykasz każdego z nas. Błogosławię Cię, Panie. Błogosławię Cię, Panie. Tak, Panie. Ty jesteś wspaniały i Ty jesteś mądry. Ty jesteś najwspanialszy i najmędrszy. I Ty jesteś wspaniałym Ojcem. Ty jesteś Ojcem miłosiernym, który się cieszy z każdego z nas. I mimo, że odeszliśmy być może daleko, To Ty pamiętasz od nas i Ty nigdy nie zapomniałeś. I mimo, że roztrwoniliśmy cały majątek i zgrzeszyliśmy i zadawaliśmy się z różnymi ludźmi, to Ty, Panie, na nas dalej czekałeś. I gdy otrzeźwieliśmy i pomyśleliśmy o Tobie,
to Ty ujrzałeś nas już z daleka i głęboko się wzruszyłeś na nasz widok i rozkazałeś dać nam pierścień i suknię. Wywyższyłeś nas. Przyjąłeś nas w swoje ramiona. Jesteś miłosiernym Ojcem. Ty jesteś najlepszym Ojcem i najlepszą Matką. Ty, Panie, wzruszyłeś się i przytuliłeś nas do swojego serca. My możemy do Ciebie przychodzić. My możemy wdrapywać się na Twoje kolana. Tak jak dziecko, które stłukło sobie kolano, to Ty, Panie, je wycałowałeś. I ono już nie boli. Ponieważ Ty chcesz opatrzyć nasze rany. Wszystkie rany. Rany naszego ciała. Rany naszego serca. Rany naszej duszy. Ty, Panie, wyciągasz ciernie i kolce. Ty zalewasz te rany oliwą i balsamem. Ty, Panie, sprawdzasz, czy się dobrze goją, bo Ty jesteś miłosierdy. I Twoje miłosierdzie nie ma granic. Twoje miłosierdzie jest tak wielkie, że nikt nie może w to uwierzyć, ale Ty, Panie, taki jesteś, bo Ty jesteś miłosierny i Twoja miłość jest największa i najwspanialsza. Ponieważ Ty zawsze na nas czekasz i my dziękujemy Ci za to. My chcemy Cię uwielbiać, ponieważ nie ma takiego drugiego jak Ty. Jesteś jedyny, jesteś najwspanialszy. I ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, żebyś dał mi odczuć Twoją miłość, dar Twojej miłości, Panie, miłości ojcowskiej. Wylej swoją miłość teraz na nas wszystkich. Nieważne, jacy byliśmy do tej pory. Ważne, jacy będziemy teraz, ponieważ Ty swoją miłością nas odmieniasz. Ty, Panie, sprawiasz, że stajemy się lepsi. W Twojej miłości wszystko staje się piękniejsze. I Ty, Panie, obmywasz nas swoją miłością. Tak jak oblewasz nas swoją krwią baranka. I nasze grzechy nad czerwień wybieleją, Panie. Ponieważ w Tobie jest ta moc i w Tobie jest ta łaska. Uwielbiamy Cię, dobry Ojcze. I chcemy do Ciebie przychodzić, jak dzieci. Jesteśmy Twoimi dziećmi. I podnosimy do Ciebie nasze dłonie. I podnosimy do Ciebie nasze oczy. I chcemy, żebyś nas przytulił. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię. Dobry Ojcze. Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie i w Twoje imię. W Twoje imię wierzę, że mogą się rozsypać każde kajdany. Ty powiedziałeś, że przychodzisz, aby zrywać kajdany, aby wypuszczać więźniów z więzienia. I my, Panie, jesteśmy nieraz uwięzieni przez nasze cierpienie. Czy to fizyczne, czy psychiczne, Panie. Jesteśmy uwięzieni tak, że nie możemy przyjść do Ciebie. Że nasze serca nie mogą przylgnąć do Ciebie. Jezu Chryste, i w Twoje imię sprzeciwiam się temu. W Twoje imię łamię te kajdany, łamię te dyby, żeby zostały zerwane. W Twoje imię, Jezu Chryste, żeby każde serce mogło do Ciebie przylgnąć. Żeby każde serce mogło być przy Tobie blisko. Żeby już nie było grzechu, który nas od Ciebie oddziela. Żeby już nie było cierpienia, które nas od Ciebie oddziela. Żeby już nie było choroby, które nas od Ciebie oddziela. Jezu Chryste, bo tak bardzo potrzebujemy być blisko Ciebie. Bo bez Ciebie nie ma życia. Bo bez Ciebie nie ma radości. Bo bez Ciebie nie ma bliskości. Bo bez Ciebie nie ma bezpieczeństwa. I bez Ciebie nie mamy oddechu. Bez Ciebie się dusimy. I w Twoje imię, Jezu Chryste, łamiemy te wszelkie problemy i wszelkie cierpienia, abyś przychodził do naszych serc i je uzdrawiał, abyś przychodził do naszych serc i je odbudowywał. Zrywa, Jezu, te kajdany. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Duchu Święty, który przychodzisz. Który nam nie pozwalasz zostawać w ciemności, który nam nie pozwalasz zostawać w lochu. Chwała Ci, Duchu Święty, bo w Twoich rękach kajdany się rozsypują jak piasek. I Ty masz moc zrywać te kajdany. Ty masz moc wyrywać nas z więzienia. Chwała Ci, Jezu.
bądź uwielbiony.